Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Młoda Rzeczpospolita na koncercie promującym płytę Rzeczpospolita Śpiewająca. Koncert i płyta przygotowana jest przez młodych artystów z okazji Święta Niepodległości. Chciałbym przywitać obecnych na sali pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego, dwukrotnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego, posła do Parlamentu Europejskiego. Chciałbym także przywitać pana senatora Jarosława Obrymskiego. Witam także księdza rektora Mirosława Malińskiego, duszpasterza akademickiego z Maciejówki. Witam pana Marka Mutora, dyrektora Ośrodka Pamięci Przyszłość, które buduje we Wrocławiu Centrum Historii Zajezdni. Witam także pana Henryka Karasia oraz pana Cezarego Bachowskiego z KGHM Polska Miedź. Ja nazywam się Dariusz Moncerz i poprowadzę dzisiejszego wieczoru dla państwa koncert. Rzeczpospolita Śpiewająca narodziła się 2 lata temu, w 2013 roku. Wtedy też młodzi ludzie, studenci i absolwenci z duszpasterstwa akademickiego Maciejówka, kierowani przez księdza Bartłomieja Kota, muzyka i kompozytora, przygotowali aranżację pieśni patriotycznych, pieśni żołnierskich i legionowych z okazji Święta Niepodległości. Program ten, który nazywał się Chłopcy Malowani, miał swoją premierę w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. My w Fundacji Młoda Rzeczpospolita, widząc ich zapał, ich energię, tą oddolną siłę, która spowodowała, że koncert powstał, program powstał, przyciągnął uwagę wielu, wzbudził w wielu sercach radość, że ta energia po prostu nie może się tak rozejść, że to nie może być koniec. Dlatego postanowiliśmy wydać płytę i zorganizować koncerty, które zobaczy jeszcze więcej widzów. Ale zanim nagraliśmy płytę, zanim rozpoczęliśmy przygotowania do koncertów, odwiedziliśmy kilkanaście klas w szkołach podstawowych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Tam przeprowadziliśmy warsztaty z piosenką patriotyczną, w trakcie których spotkaliśmy kilkanaścioro zdolnych dzieci. Te dzieciaki zaprosiliśmy do tego, żeby tworzyły cały program wspólnie z nami. One pojawiły się na płycie, mogą Państwo ich usłyszeć na płycie, którą mamy dzisiaj ze sobą, a także będą na tej scenie, będą występować razem z nami. Ale całość, ten program edukacyjny, ten dzisiejszy koncert i płyta, która jest takim bardzo realnym efektem naszej pracy, całość nie udałaby się bez wsparcia, bez tych, którzy nam pomogli, którzy swoim wsparciem, radami, także finansowo pozwolili to wszystko doprowadzić do finału, który dzisiaj oglądamy. Chciałbym w tym miejscu podziękować Fundacji Banku Zachodniego WBK. Chciałbym także podziękować Fundacji KGHM Polska Miedź. I podziękować również panu Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu, posłowi do Parlamentu Europejskiego, który od samego początku wspierał naszą inicjatywę. Szanowni Państwo, drogie dzieci. Dzieci są bohaterami dnia dzisiejszego, a zatem szczególnie Was witamy. Patriotyzm jest tak naprawdę czymś, co wywodzi się z wdzięczności wobec przodków, ale są też wdzięczności bardziej konkretne, szczegółowe. Chcę bardzo serdecznie podziękować inspiratorom tego przedsięwzięcia, młodym artystom z duszpasterstwa Maciejówka, którzy pod auspicjami księdza Mirosława Malińskiego dorastali i to wszystko wymyślili. A my przyszliśmy im z pomocą, bo taki jest obowiązek ludzi odpowiedzialnych, ale to oni wymyślili tę wspaniałą formę pracy społecznej, tak? Ten pomysł, by patriotyzm i tradycję narodową krzewić nie dla dzieci i dla młodzieży, ale z dziećmi i z młodzieżą, bo taki jest głęboki sens. To bohaterami dzisiejszego dnia są najmłodsi. Patrzę na tę salę dzisiaj i wspominam ten koncert, który 2 lata temu odbył się w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Tam było nas nieco mniej wtedy, ale też sala pękała w szwach, tak jak w tej chwili. Myślę sobie o całym tym projekcie, który za nami, o tej 2-letniej pracy. I ponad wszystko jestem przekonany, tamten wieczór i dzisiejszy wieczór dowodzi, jak ogromny potencjał jest w Święcie Niepodległości i w naszej niepodległości, tej, która jest w nas, tej, która jest w naszych sercach. Jak ogromny potencjał jest w tym, że chcemy w te listopadowe dni być razem.
Chcemy świętować nasze sukcesy, chcemy świętować nasze zwycięstwa, te, które w dawnych dziejach odnosili nasi przodkowie, te, które pozostają nam nasi ojcowie, ale też te codzienne nasze sukcesy, nasze radości. Ten potencjał jest ogromny i jestem przekonany, że będziemy go dalej wzmagać i będziemy dalej dbać o to, aby ten potencjał nie rósł. Aby ten potencjał nie malał, absolutnie. Chcę bardzo serdecznie pogratulować wszystkim tym zaangażowanym w projekt na czele z Darkiem Moncarzem, moim kolegą i przyjacielem, który był producentem, kierownikiem tego projektu przez cały ten czas. Chcę pogratulować i podziękować wszystkim tym zaangażowanym w część edukacyjną, tym, którzy jeździli do szkół, którzy prowadzili zajęcia. Wiem, że są tutaj dzisiaj na sali, było ich bardzo wielu, nie chcę nikogo pominąć, ale bardzo wszystkim gratuluję i bardzo wszystkim dziękuję. Ten projekt nie mógłby się odbyć bez wsparcia tych, którzy przyszli nam z pomocą, bez naszych fundatorów. Nie mógłby się odbyć bez dobrych ludzi. I tutaj chcę powiedzieć parę słów o panu, panie ministrze, panie pośle. Mówię o panu Kazimierzu Michale Ujazdowskim. Bardzo wartościowe jest to, że nie musieliśmy ani chwili przekonywać pana do tego projektu. Pan automatycznie bardzo szybko zrozumiał, jak ogromna w nim jest wartość, jak ogromny w nim jest potencjał i przyszedł nam z pomocą. Nie tylko wsparciem finansowym, ale także wsparciem mentalnym, mentorskim i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Pomógł pan nam także w rozmowach z Fundacją KGHM. Bardzo dziękuję panu Henrykowi Karasiowi, który jest dzisiaj na sali. Osobiście bardzo nam pomógł. I Fundacja KGHM i Fundacja Banku Zachodniego niemniej pomogła nam dzisiaj i przy całym tym projekcie, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I na koniec... życzę wszystkim państwu miłego wieczoru, artystom i gościom i rodzicom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I chcę podłączyć się do tego życzenia, do tej deklaracji, o której mówił przed chwilą pan minister. Już teraz w imieniu Fundacji Młoda Rzeczpospolita bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie w przyszłym roku. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam na wspólne śpiewanie w przyszłym roku. Wierzę, że dzisiaj tworzymy nowy nawyk we Wrocławiu spotykania się co roku, śpiewania pieśni, które przypominają o najlepszych chwilach w nas, o najlepszych chwilach naszej historii i pieśniach, które pozwalają nam z roku na rok być coraz lepszymi. No.
Matko, co żeś ty za pani? Lecą kule, lecą, lecą kule żwawo, która cię dogoni, która cię dogoni, to zazwołaci się żwawo. Cóż ci teraz dam?
teraz wspomnienia jednego z żołnierzy kompanii kadrowej, który tak opisywał powstanie tej piosenki. Wspominał to Wacław Łęcki, pseudonim Graba. Nocą z 5 na 6 sierpnia wyszliśmy, mijając pod parkiem Jordana, salutującego w milczeniu komendanta Józefa Piłsudskiego. Niepewność skończyła się niebawem. U końca parku, zamiast pod kopiec Kościuszki, skręciliśmy w prawo, w stronę granicy. Cicho obchodziliśmy Kraków, gdzie mogli nas zatrzymać Austriacy. Gdzieś koło prądnika zatrzymał nas jadący bryczką nasz intendent, obecny generał Litwinowicz, i uraczył bułkami i kiełbasą nasze puste od wczoraj żołądki. Nastrój poważny poweselał, rozłożyliśmy się na trawie, a na środek drogi, zagryzając bułkę, wystąpił Oster i z miejsca zaśpiewał nam piosenkę, która tak oddawała nasz nastrój w tej chwili, że raz podchwycona już nie zeszła z ust kompanii naszej i obiegła rychło pułk cały i całe legiony. A melodia pieśni? Nie nastarcza ona żadnych problemów. Tekst ułożony został do znanej i śpiewanej w Strzelcu melodii andrusowskiej piosenki z Nadwisły: Siwa gąska, siwa, po Dunaju pływa. Tak więc usłyszymy Piechotę i pierwszą kadrową w wykonaniu naszego chóru dziecięcego oraz pozostałych artystów.
Od wioski do wioski, od miasta do miasta. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Jedna panienka za wami poleci. Stałym i choć przyjdzie zginąć w ojczyste.
czym się w niebie. I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie, nie rozpaczaj dziewczę, zobaczym się w niebie. Oręża z powstańcami, powstania listopadowego, powstania styczniowego. Wracamy z powrotem do czasów legionowych. Usłyszymy teraz trzy piosenki, absolutne szlagiery legionowe, niezwykle popularne w II Rzeczpospolitej, w dwudziestoleciu międzywojennym. Usłyszymy najpierw Michała Klepackiego, który już próbował tutaj rozpocząć. Usłyszymy w jego wykonaniu piosenkę o zawiedzionej miłości, czyli O mój rozmarynie. Następnie usłyszymy Maki, czyli z humorem skonfrontowaną przezorność z duszą romantyczną. Rozsądek z fascynacją. W wykonaniu przestrzegający ksiądz Bartłomiej Kot i przestrzegana, ale niewiele sobie z tego robiąca, Bernadetta Kot. Prywatnie młodsza siostra swojego starszego brata, księdza Bartka. I później już hit nad hity przybyli Ułani z solowym wykonaniem Ewy Sulej. Pójdę do jedynej,
zapytam się, a jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika cisawego, dadzą mi konika cisawego i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego, i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi kabacik z wyłogami, dadzą mi kabacik z wyłogami i czarne buciki, i czarne buciki z ostrogami, i czarne buciki, i czarne buciki z ostrogami. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, dadzą mi manierkę z gorzałczyną, a żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił za dziewczyną, a żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił za dziewczyną. Pójdziemy z okopów na bagnety, pójdziemy z okopów na bagnety. Bagnet mnie przekuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Bagnet mnie przekuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Strzeż się tego, co na przedzie, co na karym koniu jedzie. Oficjera, oficjera, strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż. Jeśli mu się wyda miła, to nie będę się broniła. Niech nie zabiera, zabiera, zabiera. Niech nie zabiera, zabiera, zabiera. Serce weźmie i pobiegnie, po tym szarym boju legnie. Zostaniesz wdową, zostaniesz wdową. Strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż. Łez Japonii mnie uronie, jego serce mnie zasłonie. Bóg go zachowa, zachowa, zachowa. Bóg go zachowa.
Panienka otwierać podskoczyła, Panienka otwierać podskoczyła. Żołnierzy do środka zaprosiła, żołnierzy do środka zaprosiła. Tam na Płoniu, czyli piosenka o pewnym trudnym spotkaniu w trakcie powstańczego patrolu, partie sterowe wykonają Hania Janik i Oskar Matuszyk. Po nim usłyszymy Hej chłopcy, bagnet na broń. To była najbardziej popularna piosenka w trakcie naszych warsztatów w szkołach. Dzieci najchętniej wybierały właśnie ten utwór i najchętniej śpiewały go wtedy razem z nami. Hej chłopcy to programowy utwór batalionów Zośka i Parasol, harcerskich batalionów, które walczyły w powstaniu warszawskim. Partię solową wykona Laura Karaś.
cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. We wsi gdzieś szczekają psy, a nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną rolę moją się brat. Kości moje mchem porosną i użyźnią ziem szmat. W pole być pewnego ranka na snu przyta dłonie złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż. Smutna rzeka, księżyc po niej płynie. Senne dłonie chybi nad nią klon. Śpi dziecina, nikt się nie odzywa. Śpi pod lasem zakopana broń. Śpi dziecino, nikt się nie odzywa. Śpi pod lasem zakopana broń. Smutna rzeka, księżyc w dal odpływa. W mrokach nocy błyszczy wody ton. Śpi dziecino, nikt się nie odzywa. Śpi po lasach zakopana broń. Śpi dziecino, nikt się nie odzywa. Śpi po lasach zakopana broń. Smutna rzeka, usnął las cienisty. Ciemna noc na liściach kładzie dłoń. Śpi dziecino, partyzancki synu. Już niedługo wykopiemy broń. Śpi dziecino, partyzancki synu. Już niedługo wykopiemy broń.
za górą wieś usnęła, za sen nawet klon śpidzie cino, partyzancka córą. Idzie w lasy, by wykopać broń. Śpidzie cino, partyzancka córą. Idzie w lasy, by wykopać broń. Cheers.